po meczu ostatnie dwa zdania. Tak, właśnie chciałem za chwilę sędzia wyprowadzi was na boisko. Gramy dwa razy po 30 minut. Także bardzo prosimy o uwagę, żeby tam nie faulować. Nieważny jest wynik. Ważne jest to, żeby wspólnie się spotkać. Obejrzymy filmy, które są przygotowane przez naszych filmowców samorządowych i sportu. Tutaj z tego, co się działo na naszych terenach. Wspólną rozgrzewkę prowadzi Leszek Matusz. Leszek Matusz, którego tu przedstawię. Dla wszystkich Leszek Matusz jest trenerem zespołu PKS One Old Boys. Tutaj mamy kilku zawodników, także gratuluję dzięki niemu ta drużyna może występować w lidze, jak i tutaj zawodnikom. Poprowadzi wspólną rozgrzewkę, a potem kapitanowie ustalą pozycję zawodników, kto na bramce, kto w ataku. Zmiany 11 na bramce, którzy zostali na zmiany wchodzą lotu. I żeby było fair play, to ja prowadząc to drużynę, nie ma ze środka piłki, podaje piłkę do drużyny przeciwnej, a w drugiej połowie rozpoczynamy, Rysiek kopie piłkę do drużyny, bo chcemy za Lipuczko wnieść, żeby nie zaprosić. Idziemy, Rysiek prowadzi, proszę obie drużyny. Daj rękę mi. Co drabinka? Pasuje drabinka. Gdzie tam, bo tam ten, on to jest bogata konstrukcja. Gdzie wy gracie? Tam, na tamtym boisku. Na mniejszym. Na mniejszym. Tak, na mniejszym. Jak nie ma bramek? Tak, będziemy ją mijać. Nie? Super, wczoraj to padało. Można bramkę wstawić. Nie, bo cisku mnie zostawił. Piotrek będzie dziewczynami fizjoterapeutą. Ja on to mówię, że ręce poziom jest podwyższony dzisiejszego meczu. Także nie będzie łatwo i będziemy was wszystkich obserwować. Weź go ty sobie na ten, a potem... Tutaj, jeden, za drugim, czerwoni tutaj. Mario! Jedziemy z nogi na nogę. Do przodu by się poszedł. Ale nie ma lokalnych.
Leszek, mi nie podawaj! Leszek! Spokojnie, spokojnie, dojdą. Chyba kopnie i będzie.
Madziu, gonicie! No, to ktoś się wróci! Dziewczyny są, dziewczyny są! Kto tak się wróci? Tak! Tak, ale leble! Super, miał. Brawo. Arek,
Gol! Wracamy, wracamy. Stać, stać! Jest! Piątko! Wola! Brawa! Piątko! Przewaga jest poprzez! Szerzej, szerzej! Brawa! Tak! Odłącz się, poczekaj! No dobra, dajmy tu nogi! Dobra, dostawka!
Nie tak czujecie dobrze? Złe założenia zrobiliście. Wy zrobiliście założenia, czujemy głównie kobiety. Rozgrywka psychologiczna, tak ma być. Przyjmij spokojnie, przyjmij spokojnie. Tak! Bardzo ładnie. Wracamy, poszedł Jurek. Jeszcze raz. Marek, Marek! Marek, poszedł. Potem Marcina miałeś! Andrzej, Marcina weź! Takie zawsze chłopcze, patrzcie. Zostań trzeba, jeszcze nie atakuj. Tak, Marcin. Daj mi. Kasiu! Marcin. Marek. Tak, bardzo dobrze. Jacek dojdzie. Zabijmy się, Marek, to trzeba uderzyć. Siąko!
druga. Nie atakowany prowadzimy piłkę. Jak nie atakuje, to nie pokrywamy się. Wiemy, dobra, spokojnie. Nie, że tam stoi, to my tam... Nie, atakuje, to nie ma co. Na głowie, czekaj, jeszcze. Dobra, podawa. Nie gada, ładna poszła. Nieważne jak chciał, ale ładna poszła. Jadkie sam. Dobre. Marek. Nie było pały?
Proszę cię, ty kuziastko!16. rocznica powodzi. Tradycyjnie przez 13 lat był piknik, najpierw piknik w Łanach, mała impreza, rozrastała się, potem był przeniesiony do Kamieńca, nazywał się piknik Kamieniec, potem jeszcze na inne miejsce w Kamieńcu, nazywał się piknik Kamieniec Łany. Historia długa, 13-letnia, 13 takich pikników było. W tej chwili, w dniu dzisiejszym, jest mecz. Od wielu lat odbywał się właśnie na tym pikniku. Grali samorządowcy, którzy grali VIP-owie, grały pielęgniarki, policjantki, studentki. Mecze były zawsze bardzo ciekawe. Pikniku już od 2 lat nie ma, ale tradycja meczy pozostała i dzisiaj na Łanach u pana Zbyszka Wolfingera właśnie taki mecz się rozgrywa. W tej chwili jest przerwa. Bardzo się cieszymy, że chociaż cząstka tej tradycji popowodziowej jest kultywowana, 16 lat rozleciało. Dzisiaj mamy remontowane wały, będą odnowione, będą zrobione bardzo solidnie. Wiele wody w Odrze upłynęło od tego czasu, kiedy razem byliśmy na wałach, kiedy razem broniliśmy naszych miejscowości gminnych, także osiedli wrocławskich tutaj przed wielką wodą, wodą tysiącletnią. Dzieci, których nie było w tamtym czasie, urodziły.